Cześć, witam Was w kolejnym moim odcinku związanym z Hopokiem. Niestety jest ich sporo, bo i teraz tu jest różnorodność duża. Tym razem nie będziemy iść jak w ostatnich odcinkach na północy, lecz przeniesiemy się tak jak w drugim odcinku na południe. Jednak w tym odcinku pojedziemy sobie od Rotundy, od góry, od górnej stacji kolejki, trasą czarną 33A. Następnie przejdziemy na trasę czerwoną 33 i zjedziemy sobie na sam dół do Krupowej. Zapraszam na film. A my już jesteśmy na szczycie Hopoka, przy górnej stacji kolejki krzesełkowej Rotunda i ruszamy na jego południową stronę. Skręcamy sobie tutaj w prawo, po to, żeby za chwilę zjechać w lewo, tam gdzie ci ludzie, na trasę czarną 33. A, no właśnie tutaj sobie skręcamy. Jest piękna pogoda, fajne warunki. W drugim odcinku pokazywałem Wam przy rzeźbie koło tej trasy, pokazywałem trasę niebieską, która biegnie o tam, gdzie ten chyba w zielonym ubranku i tam, gdzie ci ludzie jadą. Jechaliśmy, także zapraszam, jeśli ktoś nie ogląda, do zobaczenia, jak to tam wygląda. My natomiast ruszamy sobie na dół. Tak jak wspomniałem, jest to trasa czarna, także nie polecam ją początkującym narciarzom. Akurat warunki były fajne, ale obawiam się, że popołudniami może tu być już lód, gdy tak słoneczko przygrzeje, śnieg się przytopi od nart, desek, to może się tworzyć lód. Są tu już muldy, widać jak trzęsie, także może tego na filmie tak nie widać, jednak ja jak jadę, bo amortyzuję nogami i ciałem te wstrząsy, dlatego wyjechałem sobie poza trasę, żeby spróbować, jak jest poza trasą, czy śnieg jest głęboki. Okazało się, że były jeszcze większe muldy, takie grudy śniegu. Jeździło się ciężko, także proponuję raczej tędy niedoświadczonym narciarzom, czy tam mniej zaawansowanym, nie jeździć. Ale musiałem spróbować, bo czasami myślałem, że będzie bardziej głębszy ten śnieg i będzie się tak fajnie jeździć, jednak się pomyliłem, więc długo tu nie jechałem. Wróciłem z powrotem na trasę. Tu były te muldy mniejsze. Widzieliście, jak tam trząsło kamerą. Pomimo, że człowiek jak idzie na narta, amortyzuje to całym ciałem, bo kamerę mam na kasku. Ruszamy sobie dalej. Widzicie, trasa jest dość szeroka. Nie ma dużo narciarzy, co nie znaczy, że jest łatwa, tak? Musicie uważać, jak na niej jedziecie, szczególnie gdy wam możecie spotkać na niej lód, więc wtedy może się zdarzyć, że nie zapanujecie nad nartami. Tak to wygląda od dołu. Może nie widać tej stromizny tak bardzo, ale jest stroma. No jest to czarna trasa, jakby nie było. Na tej trasie właśnie już w drugim odcinku wspomniałem, 3 dni wcześniej, zanim, przepraszam, następnego dnia, zanim ten film został nagrany, słowacki narciarz pędził tak jak ja tutaj z góry. Tam widzimy już lot trasy niebieskie, będziemy ją przecinać, gdy będziemy wjeżdżać na trasę czerwoną 33. Trasą czerwoną, ta trasa niebieska, którą będziemy przecinać, jest omówiona w innym filmie, ja ją jadę i zwracam też uwagę. Są znaki, żeby się zatrzymać, większość narciarzy się zatrzymuje, jednak ten słowak się nie zatrzymał, uderzył w narciarza białoruskiego, no ranił go, narciarz białoruski zmarł. Słowak trafił do szpitala, jak właśnie w tym miejscu, także tutaj się zatrzymajcie. Są te czerwone znaki, które nam pokazują, żeby się zatrzymać. Pójdźmy tych narciarzy, którzy jadą o tutaj niebieską trasą 34A, niech sobie spokojnie przejadą, my mamy czas. Jak już spokojnie wszyscy przejadą, będzie wolna droga. Wtedy sobie śmiało tutaj przejdźmy na trasę już czerwoną 33, bo tu się zaczyna. Ta trasa czerwona w tym momencie nie jest jakoś stroma. Tam po prawej stronie też widzicie trasę 33, ona idzie tam też od niebieskiej, a w pewnym momencie w drugim odcinku jechałem tam, kawałek sobie skróciłem trasę niebieską, jechałem po tą czerwoną 33 i mogłem jechać tam na dół, jak oglądaliście, prosto, jednak zjechałem na trasę niebieską z powrotem, także zapraszam do tego odcinka. Tutaj warto było się trochę rozpędzić, bo jak zauważyliście, było trochę pod górkę i natomiast w tym momencie uważamy, bo tutaj pędzi też dalej ta trasa, to jest jedna trasa 33, czerwona. Tu się krzyżują, nikt tu nie jedzie, jak widzicie. Tam widzicie trasę czarną z tyłu, tak to wygląda i szczyt Hopoka. Szybko ją przejechałem, ale jest taka dość męcząca ta trasa czarna. Tutaj ta trasa czerwona, jak widzicie, też są muldy. Też są mimo wszystko oblodzenia.
lekkie, ale nie jest tragicznie. Nie jest ona tutaj bardzo stroma, więc tutaj możemy sobie fajnie poszusować. Przy czym, tak jak mówię, początkujący niech też tu nie wjeżdżałem, bo w dolnym odcinku, co zobaczycie, ona będzie bardziej stroma. Tutaj jest spokojnie, nie wiem, tu chyba jakiś jest, nie wiem co tu, wyciąg, kolejka, a nie wiem, trzeba zobaczyć na mapę. Jadę sobie dalej tą trasą 33. Jak widzicie, no cały czas ona nie jest jakoś bardzo stroma. Jest taka, mi to wygląda taką trudniejszą niebieską. Także spokojnie sobie tutaj jedziemy, śmigamy. Ale tam, gdzie jakby ona się kończy, tam jest, jak to skoczkowie narciarcy mówią, bula taka. Zawsze zwracajcie uwagę, żeby taką bulą, jak nie widzicie trasy, zwolnić albo się zatrzymać, bo nie wiadomo, co za tą bulą jest. A za nią z reguły jest bardziej stromy stok i tam mogą stać narciarze, nie wiadomo, co tam jest. Także zwolnijcie, żeby się przypatrzyć. Tym bardziej, jak jedziecie pierwszy raz. Ja w tym dniu, znaczy w tym sezonie pierwszy raz nią jadę. Także dla przypomnienia, już zapomniałem, jak się nią jedzie. Się zatrzymałem, żeby popatrzeć, jak ona biegnie. Ruszamy dalej. Na tym bardziej stromym stoku. On nie jest jeszcze najbardziej stromy na tej czerwonej trasie. Sama końcówka będzie zdecydowanie bardziej stroma. Natomiast jak widzicie, nabieram prędkości. Tu nie ma, po bokach są muldy ze śniegu spalania, gdzie ten snowboardzista jechał i jadę. Jest więcej lodu, ale za to jest bardziej płasko. Także, no jak uważać, tutaj trzeba bardziej na krawędziach jechać. Na muldach znowu trzeba bardziej wolniej się jedzie i trzeba szybciej skręcać. Tutaj mamy kolejną, jak ja to nazywam, bulę. Więc znów zwalniam, żeby się przypatrzyć, co tam się dzieje poniżej, żeby nie wpaść na duże prędkości. Zdarzają się sytuacje, że nagle jest nagłe załamanie stoku, szczególnie na trasach trudnych, czarnych. Jedziemy płasko i nagle nam ta trasa za tą bulą znika. Zdarzyły mi się już przypadki, że pędziłem, ale z reguły znałem te trasy, bo wtedy szybko jadę. I normalnie wyskoczyłem jak skoczek narciarski. To już trzeba umieć, żeby opanować te narty w powietrzu, ładnie wylądować, także oczywiście wszystko w miarę nauki się nauczycie, także nie jest to takie straszne. Jak widzicie, tu jest zdecydowanie bardziej stromo. I ten odcinek jest trochę dłuższy i stromy, także tutaj już trzeba się trochę naćwiczyć, nakombinować, poszusować, szczególnie jak będą muldy i troszkę lodu. Po czym on znowu jest tutaj, jak widzicie, już go przejechałem, jest zaraz tutaj będzie bardziej płasko, więc tutaj możemy sobie spokojnie śmigać, wytracając prędkość, bo zbliżamy się do kolejnego załamania stoku i do jego, chyba już w tym momencie teraz będzie najbardziej stroma część. Tak, bo tam widać już stację dolną kolei Krupowa, a tak wygląda od dołu ta trasa, którą jechaliśmy. Natomiast naprzeciwko widzimy trasę czerwoną numer 36, którą zjeżdżałem i omawiałem w odcinku numer 2. Zapraszam do oglądania tych, co nie widzieli. I drugą obok, po lewej stronie teraz ją widać równoległą, to jest 31A, też czerwona, którą nie jechałem, bo ma podobne nachylenie jak trasa 36. Natomiast tutaj, gdzie zjeżdżałem na tym stromym odcinku, był lód i duże muldy, także jak widzicie, ja nie pędzę bardzo, staram się szusować. I w ten sposób zjechałem już na dół, tutaj jest płasko, uwaga tylko tam na wloty tych tras. Na ludzi, jakieś zgrupowanie, a my już jesteśmy na dole. Na tym kończę ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z różnych stacji, które będę dawał. Dziękuję, lajkujcie, jeśli się podobał. Do widzenia, cześć.